Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym naszym tematem to będzie w zasadzie kontynuacja tematu poprzedniego, czyli historii Napoleona i wydarzeń z, ni z nią związanych. Skupimy się tutaj głównie na walkach z różnymi koalicjami, które były zawiązane przeciwko Francji. Przypomnijmy sobie atak w 1803 roku. Wielka Brytania atakuje po prostu Francję bez wypowiedzenia wojny, jej statki handlowe po prostu zaczęły być atakowane przez flotę angielską, co rozpoczęło wojnę, która miała trwać 12 lat, a zarazem była jedną z najważniejszych w dziejach, co zresztą zobaczymy sobie na przestrzeni tych paru najbliższych lekcji. Wtedy Anglia nie obawiała się ataku Francuzów, przede wszystkim tutaj była zabezpieczona przeciwko jakiejkolwiek inwazji, która musiała nadejść z morza, no z powietrza wtedy na pewno nie, chyba że na armii dmuchanych balonów, no ale bez przesady. Anglia miała wtedy 55 okrętów liniowych ze świetnie wyszkoloną załogą. Francja posiadała takich 42, które były no gorszej jakości, załoga znacznie słabiej wyszkolona. No i w tej sytuacji Napoleon zawarł sojusz z Hiszpanią aby wykorzystać jej flotę także przeciwko Wielkiej Brytanii, no i co było w interesie w Hiszpanii przeciwko jej koloniom. No i te wszystkie plany zniszczenia brytyjskiej potęgi morskiej, załamania tej potęgi, zostały zniweczone w roku 1805-1805, kiedy mieliśmy bitwę pod Trafalgarem. Bitwa pod Trafalgarem. W tej bitwie mieliśmy dwóch admirałów. Admirał, tutaj proszę bardzo, Wielka Brytania. Wielka Brytania, głównodowodzący był Horatio Nelson. A w przypadku Francji i połączonej floty francusko-hiszpańskiej był to Pierre Charles Villeneuve. Oczywiście nazwisko się pisze zupełnie inaczej niż się e, czycza, czy wilny, czy wilny, no jakoś mniej więcej w ten sposób. Mm, no, do, tutaj widzimy szyk, jaki miał miejsce w trakcie bitwy, widzimy, że e, Anglicy zaatakowali tą metodą linii, tak jak sobie mówiliśmy, że, czyli najsilniejsze okręty z przodu, wjeżdżają, ostrzeliwują po kolei wszystkich dookoła, to umożliwiało dalsze manewry, czy też okrężania i tym podobne. No tak naprawdę zamiast zniszczyć... E, Zamiast zniszczyć flotę brytyjską, to flota brytyjska zniszczyła zjednoczoną flotę francusko- hiszpańską. Napoleon, Napoleon dysponował 33 okrętami liniowymi, podczas de Anglia 27, możemy to sobie napisać, 27 versus 33. No ale jednak no, w, w Francuzi trochę przez nieudolne dowodzenie przegrali tę bitwę. Była to jedna z najważniejszych w XIX wieku, która tak naprawdę potwierdziła panowanie Wielkiej Brytanii aż do początku wieku XX, jeśli chodzi o morze, czyli bardzo kluczowa bitwa, zapamiętajcie ją sobie. Sam Horatio Nelson niestety nie dożył glorii, jaka by go okryła, no jaka zresztą okryła go pośmiertnie po tej bitwie, gdyż na jeden, rzekomo tak jak mówią podania, jeden z tonących statków francuskich znalazł się tam jeszcze jeden strzelec wyborowy i Horatio Nelson stał sobie na swoim mostku kapitańskim, kiedy nagle padł strzał z tego tonącego statku i go zabił. Niestety, Horacio Nelson nie zdołał zobaczyć końca, jak to wszystko się rozstrzygło. Sam wielki admirał brytyjski jest upamiętniony na tak tzw. Trafalgar Square w Londynie. Nazwa wiadomo skąd. Plac Trafalgaru. Mamy tam kolumnę Nelsona i widzimy go tutaj na czubku. Otaczają go lwy, bardzo znane. Tutaj mamy lwy jeszcze. Bardzo znane miejsce do zobaczenia w Londynie. Obok mamy Galerię Narodową. Na pewno warto zobaczyć, już wtedy będziecie się orientować, skąd się wziął tam Nelson na samej górze. To jest też miejsce, z którego liczymy wszystkie odległości z Londynu. Czyli od tego miejsca, jak liczymy odległość do Warszawy, to z tego dokładnie miejsca jest brana ta odległość. No ale Anglia wygrała na morzu, co prawda, ale jej siły były zbyt małe, żeby pokonać Napoleona na kontynencie. Dlatego Brytyjczycy szukają sojuszników za wsparcie, chcą płacić złotem. Wiąże nam się tak zwana trzecia koalicja, tak, tak mówimy na ten okres. Trzecia koalicja, która miała miejsce w latach, w zasadzie nie w latach, była bardzo krótka, zawiązana w 1805 roku. Proszę sobie trzecia koalicja. Zawiązana w sierpniu. Sierpień, rozwiązana w grudniu roku 1805. Anglia namawia inne państwa europejskie do walki w, w, z wzrastającą siłę Francją, oczywiście oferuje płacąc złotem Budzi to zaniepokojenie Rosji i Austrii, znaczy one dołączają do tej koalicji. Tutaj mamy postacie Aleksandra I i cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego Franciszka II. Oni co prawda, oni co prawda byli takimi zachowawczymi władcami, ale uznali ten akt koronacji Bonapartego za bezprawny i to właśnie jeden, był jeden z głównych powodów utworzenia trzeciej Koalicji antyfrancuskiej. Napoleon ku zaskoczeniu tej koalicji błyskawicznie przerzuca swoje siły z rejonu kanału La Manche ku Austrii i rozbija oddziały austriackie pod Ulm, a także zajmuje Wiedeń. Jednak do decydującej bitwy, tak zwanej bitwy trzech cesarzy, może przewiniemy sobie na sam obraz. Tutaj pokazuje scenę z tej bitwy, znaczy oczywiście wymyśloną przez autora. Doszło, do, doszło 2 grudnia 1805 roku pod Austerlitz, czyli 2 grudzień 1805 rok mamy bitwę pod Austerlitz. Bitwa pod Austerlitz. Zapytacie się pewnie, hej, a plus, a gdzie teraz jest Austerlitz? Takiego miasta nie mogę znaleźć na mapie. No obecnie jest to Sławków, znajduje się on na Morawach, czyli dzisiejszych Czechach. No, można tam sobie idzie, ale to jest głównie puste pole za bardzo nie ma co e, oglą e, oglądać. Tam Napoleon dokonuje spektakularnego zwycięstwa nad dwoma innymi cesarzami, nad cesarzem e, a, Cesarstwa Rzymskiego i e, Rosji. I dlatego nazywamy tę bitwę także Bitwą trzech, e, trzech Cesarzy. Czyli to jest też Bitwa Trzech Cesarzy. Napoleon, mimo że dysponuje słab... nielicznymi siłami, może tak to imienimy, 50 tysięcy ludzi przeciwko 85, czyli Francja, 50 tysięcy Rosja Rosja i, no napiszmy sobie Niemcy, czy też Austria, no w zasadzie Austria będzie lepiej, Rosja i Austria mają łącznie 85 tysięcy. Napoleon na początku udaje przestraszonego, w samej rozmowie przed bitwą um, udaje takiego właśnie strasznie przestraszonego tym, tą nadmierną przewagą, no, dlatego myślą tutaj Rosjanie i Austriacy, że na pewno wygrywają. Wbrew opinii generała Kutuzowa nakazują atak na francuskie pozycje, a tak naprawdę była to tylko część francuskich wojsk wtedy prawe skrzydło wojsk napoleońskich rozpoczęło zaplanowany odwrót Austriacy, Rosjanie myślą, że to już początek ucieczki że wróg się przestraszył na sam widok oczywiście dalej gonią wojska Napoleona wtedy mgła liczne zmiany rozkazów wśród dowódców powodują chaos na polu bitwy i wtedy Napoleon atakuje osłabione samo centrum sił nieprzyjaciela używa do tego wcześniej ukrytych sił, zdobywa wzgórza Pracen następnie atakuje siły austriackie austriacko-rosyjskie najpierw na prawym skrzydle. Żołnierze tutaj tej armii koalicjantów, czyli Rosji i Austrii, które są całkowicie rozbitej w popłochu, zostają zepchnięte na zamarznięte jezioro, a tam z kolei Napoleon rozkazuje otworzyć ogień z armat i rozbija lud. Wojska się topią, całkowicie Napoleon niszczy wroga, a nawet udaje mu się wziąć do niewoli austriackiego cesarza. Aleksander I z kolei cesarz Rosji udaje mu się uciec. Po bitwie wtedy Napoleon wypowiada słynne słowa Żołnierze, jestem z Was dumny. No jest to niewątpliwie wielkie zwycięstwo. Napoleon rozgromił w zasadzie połączone wojska, co powoduje, że Austria podpisuje pokój z Francją w Preszburgu, czyli Bratysławie dzisiejszej. Wtedy mamy dość ważne wydarzenie historyczne, bo Franciszek II musiał się zgodzić na likwidację Rzeszy, czyli likwidację zatem idzie Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Bardzo ważna znaczy data, kończy się taki pewien, no byśmy powiedzieli, jedno z najdłużej istniejących państw na świecie, istniejące w latach 962-1806. 962 1800, a tutaj trochę mało widać, wiecie? 962 1806 mamy Święte Cesarstwo Rzymskie, później Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego Święte Cesarstwo Rzymskie kończy swoją e, działalność, w, ramian, w zamian za to Napoleon tworzy tak zwany Związek Reński. Tutaj Klęska Austrii to jest jednocześnie uznaje się za koniec koalicji. Sam Związek Reński, w zamian za to może sobie zrobimy taki tranzyt, Związek Reński. Związek Reński. Związek Reński to tak naprawdę Federacja 16 państw zachodnio-niemieckich, na czele której staje Bonaparte, który miał być protektorem i kierował ich polityką zagraniczną. Ponadto dodatkowo z Neapolu usunął, Napo usunął Napoleon Burbonów, a królem mianował swojego brata Józefa, czyli w, Napoleonie też się w Neapolu też się zmienia wtedy władza. Sam Franciszek, sam Franciszek II zostaje mu tytułu cesarza, ale już teraz tylko Austrii, nie świętego cesarstwa rzymskiego. Oczywiście ta sytuacja zapowiadała pewną stabilizację. Austria się poddaje, a car Aleksander I rozważał możliwość jakiegoś rozsądnego pokoju. Jednak Wielkiej Brytanii udaje się nakłonić do wojny króla Prus wtedy, Fryderyka Wilhelma III i utworzyć, co za tym idzie, trzecią koalicję. Znaczy nie trzecią, tylko czwartą koalicję. Czwarta, ko czwarta koalicja, no tutaj na... Tak naprawdę w gruncie jej utworzenia leży angielskie złoto które przekupiło Prusy. Prusy także bały się trochę z dominowaniem krajów niemieckich przez Napoleona, a także przyjaźni cara Aleksandra, który mógł no, z Napoleonem jakoś się dogadać i Prusaków wtedy zmiażdżyć. Sami Prusacy byli pewni przewagi swojej armii, która miała być świetnie, byśmy powiedzieli, wytresowana, doskonale przygotowana do wojny. Jednak przekonanie to okazało się przekonanie to okazało się bardzo złudne. 14 października 1806 roku odegrały się dwie bitwy w obu ich w obu wygrywa Napoleon pokonuje wojska polskie pod Jeną, a z kolei jeden z najlepszych marszałków Napoleona, Louis Davout rozbija drugą armię pod Oiersztat, chyba jeśli to się tak czyta, ale tak mi się wydaje no i widzimy Franciszek II, Aleksander I przejdźmy sobie może tu to mamy w takim razie 1806 rok, 14 październik, mamy bitwę pod Jeną, Jena i Auerstadt, czy tam Oierstadt. Tutaj Franciszek, tutaj pod Oerstadt wygrywa Louis Davout. Louis Davout. W obecnej sytuacji Francuzi zajmują Berlin i przekraczają Odrę. Tutaj widzimy fragment obrazu, gdzie Napoleon, chyba myślę, że to jest on tutaj, wkracza do Berlina, Brama Brandenburska już wtedy była, służyła jako brama e, miejska. E, tutaj nawet później e, Francja wkracza już na tereny polskie, e, korzysta ze wsparcia polskich powstańców, opanowuje Poznań, pute, potem e, Warszawę. E, w 1807 roku e, wojska Napoleona walczą co prawda w trudnych zimowych warunkach, ale rozbijają siły rosyjsko-pruskie pod Iławą Pruską, Z zdobywają Gdańsk, Ponownie pokonują Rosjan później pod Frydlandem i te klęski militarne zmuszają Rosję i Prusy do negocjacji i pokój zostaje zawarty w 1807 roku w Tylży. Zapiszmy sobie może tutaj 1807 pokój w Tylży. Pokój w Tylży. Prusy wtedy tracą połowę obszarów, m.in. Westfalię, otrzymuje ją brat Napoleona Hieronim, Gdańsk, Gdańsk staje się wolnym miastem, ale oczywiście pod protektoratem samego Napoleona, a z ziem drugiego i trzeciego zaboru pruskiego utworzono Księstwo Warszawskie, w którym miał panować król Saksonii, która należała zresztą do Związku Reńskiego. O sprawie polskiej, jeśli chodzi o Napoleona, zrobimy osobny filmik, o to się nie martwcie. Same Prusy są... Dotkliwie ukarane przez Napoleona to Rosja, jak widzimy, za dużo, tam, e, za, za dużo tam Rosja nie traci. Napoleon ma do, do niej zupełnie inny stosunek, dochodzi do ugody z carem, e, która ma zapewnić pokój w tej części Europy, dlatego w tyle, że w zasadzie Rosja nie traci nic, a nawet zyskuje okręg białostocki i staje się sojusznikiem w Francji. To sobie warto zapamiętać, bo za chwilę sytuacja się oczywiście e, odmienił. E, no, fr Francja potrzebuje wsparcia Rosji do czego? No, do dalszej wojny z Anglikami, najbardziej zawziętymi wrogami. Nie dysponuje Napoleon dostatecznymi siłami, by przeprowadzić jakikolwiek desant na Wielką Brytanię, o czym sobie mówiliśmy. Klęska pod Trafalgarem tutaj bardzo no, przesądziła w zasadzie ten, ten fakt. Napoleon postanowił wtedy doprowadzić kraj Wielkiej Brytanii do po prostu ruiny gospodarczej i w ten sposób zmusić Anglię do zaniechania jakiejkolwiek wojny z Francją. Dlatego w listopadzie w zdobytym Berlinie w 1806 roku ogłasza tzw. Tak blokadę kontynentalną, czyli zakaz wszelkiego handlu z Wielką Brytanią. I tutaj kraje podporządkowane Napoleonowi miały, aby uniknąć jakichś dalszych represji czy też wojen, musiały całkowicie zaprzestać handlu z Anglią. Bardzo taki można powiedzieć mądry ruch. 1806 blokada kontynentalna. Blokada kontynentalna. E, tutaj cesarz rzeczywiście liczył, że odcięcie jakichkolwiek rynków zbytów doprowadzi do bankructw wewnętrznych Anglii i Anglia po prostu stopniowo będzie upadać, a to z kolei miało wywołać kryzys gospodarczy, zamieszki społeczne, a trudna sytuacja oczywiście miała analogicznie skłonić rząd brytyjski do zawarcia pokoju z Francją. No, z blokady kontynentalnej także zobowiązało się przestrzegać car Aleksander, powiedział to na negocjacjach wtedy w Tylży. No i czyli plan Napoleona zakładał, że po prostu Anglia z czasem zdechnie sama. Pokojem w Tylży jednocześnie kończy nam się czwarta koalicja. Czwarta koalicja. Ta trwa w latach 1806 do 1807. Jeśli chodzi dalej o tę blokadę kontynentalną, przyłącza się do niej większość krajów europejskich, np. Austria, Prusy. Odmówiły udziału w niej tylko Szwecja i Portugalia. Nawet Dania, która była wcześniej takim wiernym sojusznikiem Wielkiej Brytanii, boi się Napoleona, zdecydowanie przystępuje do blokady. W odwecie brytyjska flota popłynęła pod Kopenhagę, ostrzelała ją z armat, rakiet, doszczętnie spaliła miasta, zabiła tysiące ludzi, oczywiście niewinnych. Za to dążenie cesarza Francuzu do całkowitego uniemożliwienia Wielkiej Brytanii handlu z kontynentem było, wymusiło na nim z kolei nowe podboje. I w 1807 roku francuska armia przy udziale Hiszpanii zajmuje Portugalię, zmusza jej króla Jana do ucieczki do swojej kolonii Brazylii e, No wtedy Brazylia kolonia Portugalii, zresztą nadal tam mówimy przecież po portugalsku. E, następnie Napoleon decyduje się zająć w ogóle całą Hiszpanię. Jej władcą był wtedy Karol IV Bourbon, jednak w rzeczywistości władzę sprawowała jego żona Maria Luisa i jej kochanek Godoy, awansowany zresztą ze stajennego na premiera. Taka ciekawa sytuacja wtedy na terenie hiszpańskim. No i cesarz w 1808 roku zmusza Karola, cesarz Napoleon Bonaparte, oraz jego syna Ferdynanda do abdykacji. Królem zostaje brat Napoleona Józef, który dotychczas był, jak pamiętacie, pewnie władcą Neapolu. W Hiszpanii zostaje wprowadzona konstytucja, z, 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 nie, zostaje zniesiony w zasadzie feudalizm, znaczy przywileje szlachty duchowieństwa, likwiduje się tortury i panującą tam wtedy jeszcze w XIX wieku, na początku XIX wieku świętą inkwizycję, słynna hiszpańska święta inkwizycja, nikt się nie spodziewa hiszpańskiej inkwizycji, pewnie pamiętacie ten sketch. Hiszpańskie społeczeństwo jednak jest cały czas konserwatywne, katolickie, nie podoba się wpływ francuski, buntuje się przeciwko Francuzom, którzy noszą zmiany, przecież to są rewolucjoniści, oni wcześniej odrzucili króla itd., itd. I kierowane takie powstanie przez szlachtę i duchowieństwo wspierane finansowo i militarnie przez Wielką Brytanię ogłasza w imieniu Fer Ferdynanda VII świętą wojnę przeciwko Napoleonowi. To ciekawe, bardzo brzmi. Święta wojna przeciwko Napoleonowi, trochę jak później w Sowieckiej Rosji. Tutaj dla ścisłości Ferdynand VII to jest syn wspomnianego Karola IV Bourbona, czyli też Ferdynand VII też był Bourbonem. Buntują się także wtedy Portugalczycy, wybucha wojna na Półwyspie Pirenejskim i, i wypędzenie Józefa z Madrytu skłania Napoleona do zaatakowania wtedy Hiszpanii wojskami francuskimi. No brat sobie po prostu nie poradził. Napoleon zwycięża w walkach w otwartym polu, tam wtedy miażdży powstańców i w grudniu 1808 roku zdobywa Madryt. Wówczas jednak Hiszpanie przechodzą do działań partyzanckich, tak zwanych guerrilla, i do teraz nawet mówimy, że na partyzantkę, nawet w wielu językach mówi się gerilla właśnie od tego sformułowania. Czyli może zapiszmy to sobie, że 1808, 1808 mamy bunt w Hiszpanii. W Hiszpanii tak zwana święta wojna. No i co za tym idzie? Później mamy zdobycie Madrytu. Zdobycie Madrytu. I walka partyzancka po hiszpańsku to jest guerrilla, ale po prostu właśnie używamy tego określenia do tych walk w Hiszpanii. Warto sobie zapamiętać. Takie hasło może się pojawić na przykład do wyjaśnienia, na sprawdzianie czy też jakimś teście. No i tej guerrilla war, znaczy tej walki partyzanckiej Napoleon nie jest w stanie wygrać. No i ona strasznie osłabia wtedy stacjonujące siły francuskie, wiąże je, a Napoleon potrzebuje ich na kontynencie. No i tak w ten sposób obie strony wzajemnie na siebie się mszczą, oczywiście, mordują i tak dalej, jeńców i tym podobne. No i ostatecznie jednak Hiszpanie w tym wszystkim wygrają, obsadzą na tronie Ferdynanda VII, który będzie miłościwie rządził sobie Hiszpanom od 1813 roku będzie legalnie posadzony na tron. W tym czasie no, powiemy sobie jeszcze o wojnie z piątą koalicją, gdyż Austria, która korzystała z zaangażowania Napoleona w Hiszpanii, pop popiera z powrotem Anglię E, popiera z powodem Anglię, ma ciche wsparcie od Rosji, organizuje swoją armię i w 1809 roku atakuje nasz e, powstały dwa lata wcześniej Związek Reński. E, mniejsze oddziały uderzają na Włochy i Księstwo Warszawskie. a tak ten całkowicie zaskakuje Napoleona, który myślał, że tutaj już wszystko jest ustalone, znaczy w miarę względny pokój na jakiś czas będzie. Chce wycofać on wtedy siły z Hiszpanii, e, ale no są związane walką, no i tak nie za bardzo jest to możliwe. Czyli Napoleon ma przeciwko sobie Hiszpanię, Portugalię, Austrię, Wielką Brytanię. One tworzą właśnie, te państwa tworzą Piątą Koalicję. Szybko jednak mobilizuje nową armię, przemieszcza się w kierunku Wiednia. Do decydującej bitwy dochodzi 5 lipca 1809 roku pod Wagram, gdzie Francuzi z, z trudem, ale odnoszą zwycięstwo. Zostaje podpisany pokój z Austrią w podwiedeńskim Schenbrun. Um, jeszcze w tym samym roku w 1809 na no jego mocy Francja teraz zyskuje Karentię, Triestr i Istrie, co z kolei wiąże się z od, odcięciem całkowitym Austrii od Morza Śródziemnego. Zbogacają się także sojusznicy Napoleona, czyli nasze księstwo warszawskie przyłącza do siebie część Galicji, a Bawaria z kolei e, Salzburg. No i kończy nam się działanie piątej już. Koalicji. Zapiszmy może sobie te daty, o których przed chwilą powiedziałem. To jest piąta koalicja. Piąta koalicja. Ona jest w latach 1808-1809. No i najważniejsza bitwa, 5 lipiec 1809. Bitwa pod Wagran. I później mamy pokój z Austrią, pokój w Schönbrunn, Schönbrunn, Schönbrunn. Okej. Okay. I na tym kończymy sobie dzisiejszą lekcję. Oczywiście będziemy kontynuować dalej. Zachęcam was do oglądania kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne do usłyszenia ponownie. Trzymajcie się. Cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com ukośnik A. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.contact.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.